Otwórzmy Słowo Boże w liście pierwszym do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Rozdział drugi. Rozdział drugi pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani złoto, czy w perły, czy w kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. I to przede wszystkim, które otwiera ten rozdział drugi, jest nieco powiązane z tym, co było mówione w rozdziale pierwszym, który kończy się na tym, że należy zachowywać dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. To jest 19 werset pierwszego rozdziału. Jest to bardzo duże zagrożenie. Oni byli w wierze. Mieli, można by powiedzieć, statek, który płynął, unosił ich nad wodami, które kojarzą się z zagładą wieczną. Czyli są uratowani raz na zawsze, bo zbawienie jest z łaski, niezależne od uczynków człowieka.
ale przez to, że przestali pozwalać Duchowi Świętemu oddziaływać na ich sumienie, bo tu jest powiedziane, że niektórzy ludzie odrzucili to dobre sumienie. I odrzucili to dobre sumienie, w wyniku tego ich statek unoszący się nad tymi wodami, czyli to, co tak naprawdę oddzielało ich od zanurzenia się, od tego zanurzenia się w tym morzu, do którego jest porównane całe morze bezbożnych. Jest ten stan ludzi bezbożnych porównany przez między innymi proroków Starego Testamentu do bezbożnych, którzy są jak fale morskie, i ten statek właśnie się rozbił. A oni z powrotem zanurzyli się w praktykach, którymi przedtem gardzili, od których się oddzielili, ale przez to rozbicie zaczęli znowu być w tym morzu. Bo takie są konsekwencje. Może mieli jakieś koło ratunkowe, może trzymali się jakiejś liny, pnia, ale jednak duża część ich ciała była w tym morzu. Stali się rozbitkami wieży. Jest to duże zagrożenie dla nas, bo my mamy bardzo dużą wiedzę. Każdy z nas ma całą Biblię w domu, co dla wierzących tamtego okresu było nieosiągalne. Najczęściej nie mieli żadnej Biblii, często też nie umieli czytać i pisać. Jedyne, co mieli, to zgromadzenia, w czasie których mogli usłyszeć, gdy ktoś czytał, gdy akurat rękopisy były w danym miejscowym zborze. Czasami był jeden list, czasem pięć. Bogatszy zbór może miał prawie pół Nowego Testamentu. Biedniejszy zbór nie miał nic, tylko polegał na tym, co od czasu do czasu było przywiezione i potem zabrane. A tak to bazowano na tym, co pamiętano. A my mamy i aplikacje na telefony, i aplikacje w laptopie. Jednym kliknięciem możemy zajrzeć do tekstu oryginalnego, zobaczyć, co mówi hebrajskie słowo, gdzie w tamtym czasie było zupełnie to nieosiągalne dla najmądrzejszych z całej epoki. I my, mając taki ogrom wiedzy biblijnej do swojej dyspozycji, praktycznie na jedno kliknięcie myszy, czy może nawet, jak nie chcemy klikać, na jedno powiedzenie do: słuchaj, Google, chcę, żebyś mi powiedział, jak brzmi 1 Tymoteusza, 2 rozdział. Przeczytaj. I Google grzecznie czyta, jeżeli jest dobrze sprofilowany. Nawet nie trzeba klikać myszą. I tak, mając takie zasoby, możemy łatwo pomyśleć, że my jesteśmy no tacy dobrzy. Nie musimy się troszczyć o to, żeby pilnować dobrego sumienia. Cóż za staroświeckie słowo. Czy ono w ogóle pasuje do naszych czasów? Dobre sumienie? Czy w ogóle sumienie dzisiaj jest modne? Żyjemy w świecie, gdzie jest nie tylko niemodne, ale posiadanie sumienia jest traktowane jako pewnego rodzaju upośledzenie i pewnego rodzaju głupota. Tym bardziej, ponieważ każdy z nas ma trochę własnej ludzkiej godności, musimy się tego strzec, żeby nie ulec modzie tego świata. Bo w modzie tego świata nie ma takiego stroju, który nazywa się sumienie, a dobre sumienie to już w ogóle wyszło dawno temu z mody. I tu 20 werset pokazuje dwa negatywne przykłady. Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Oddanie szatanowi mamy też wspomniane w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział. Tam pewien człowiek przekroczył
Bariery, których przekraczać nie można, jeśli się kieruje człowiek dobrym sumieniem. Zaczął żyć z żoną ojca swego. I ten sam Paweł, który tu mówi, że oddał Hymeneusza i Aleksandra szatanowi, tam zalecił zborowi w Koryncie: oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała. I w tej ciemności oddanie szatanowi na zatracenie ciała jest światło w tunelu, które brzmi: aby duch był zbawiony w dzień Pański. To wskazuje, że nawet jeśli jakieś dziecko Boże całkowicie pobłądzi, całkowicie źle będzie sterować tym statkiem, ten statek ulegnie rozbiciu, to jeżeli uwierzyło Panu Jezusowi Chrystusowi, jego duch będzie zbawiony w dzień Pański. Ale do służby przynoszącej chwałę Bogu się takie naczynie nie nadaje. To jest jak złote naczynie, z którego jadł pies. Nie podamy w tym naczyniu naszemu honorowemu gościowi zupy, gdy przyjdzie do nas w odwiedziny. Na przykład jakiś brat by przyjechał z kazaniem z zagranicy. Mielibyśmy go ugościć. Mamy piękne złote naczynia. Z jednego jadł pies. Z tego, z którego jadł pies, nie podamy strawy naszemu gościowi. Ono jest ku niesławie, mimo że jest ze złota, czyli ma w sobie ten obraz boskiego odkupienia, gdy jest ze srebra, albo życia Bożego, gdy jest ze złota. I niestety tak jest, że diabeł, nie mogąc spowodować zatracenia wierzących, stara się ich uczynić nieużytecznymi. Nieużytecznymi. Bo nieużyteczny wierzący jest tak samo neutralny dla niego jak stuprocentowo zgubiony. Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło. Czasami jesteśmy na wycieczce gdzieś na łonie przyrody i jest tam czysto, załóżmy. Na tyle czysto, że chcielibyśmy się napić wody ze strumienia. Więc jeżeli ta woda jest czysta, to nawet możemy nabrać wodę do ręki i napić się. Bardzo lubiłem tego typu picie wody, gdy byłem na wycieczkach w górach właśnie wiosną czy wczesnym latem. Tego typu woda była całkowicie miła, przyjemna, ale gdy ktoś wszedł do tej wody chwilę wcześniej i grunt został wzruszony, to było tam błoto. Woda nie nadawała się do picia. Dokładnie tak samo jest ze świadectwem chrześcijanina, który jest chwiejny przed bezbożnym. Strzeżmy się chwiejności przed bezbożnymi. Bo w każdym nas jest taki lot, który chce z jednej strony, żeby ci ludzie się nawrócili, ale z drugiej strony ma pewną słabość do tego, żeby zasiadać w bramie Sodomy, żeby razem z bezbożnymi realizować pewne cele, nie separując się. Wtedy jest bardzo łatwo nabrać ich obyczajów. Może dzisiaj już całkowicie zapomnieliśmy o pewnych regułach, bo świat na przykład mówi, że nie ma nic złego w tym, żeby chłopak i dziewczyna przed ślubem mieszkali razem, żeby się przetestowali, żeby sprawdzili, jacy są, zanim wezmą ślub. Albo może z tymi podatkami nie należy być takim zbyt rygorystycznym. W świecie tak to działa. Jeżeli brakuje nam wiary, to możemy mieć pokusę. Jak ja z takimi wygram w biznesie, jak oni oszukują,
to ja muszę też. I wtedy jest to źródło zmącone. I wtedy jest to całkowicie nie nadające się do zaczerpnięcia. Jest to bardzo duży poziom odpowiedzialności, który mamy, będąc wolnymi w Chrystusie, bo Chrystus dał nam wolność do tego, abyśmy nie musieli czuć się związani regułami tego świata. Jakub mówi, że prawdziwą pobożnością przed Bogiem jest nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Niesplamionym przez świat, czyli być asertywnym, jak to dzisiaj jest modne, jeśli chodzi o propozycje tego świata. Być całkowicie uodpornionym na wszelkiego rodzaju wpływy niepochodzące ze Słowa Bożego. I przede wszystkim więc napominam. Słowo napomnienie jest kolejnym niemodnym słowem. Bo co to znaczy napominam? Bardzo często jak próbujemy kogoś napomnieć, albo gdy nas ktoś napomina, to od razu natura starego człowieka, którą ciągle w sobie mamy, krzyczy: on cię osądza. Jakie on ma prawo? Kim on jest? Co to za jakieś brzydkie maniery? Nie wypada napominać. Otóż wypada. Słowo Boże wielokrotnie wzywa nas, żebyśmy napominali jedni drugich. Wręcz mówi zakon, że to jest objaw miłości. Że nie będziesz miał w nienawiści bliźniego swego, ale będziesz go napominał. Więc jeśli nie napominasz, to ty go nienawidzisz. Skąd on może wiedzieć? Jeżeli daną rzecz robi nieprawidłowo, to prawdopodobnie dlatego, że tego nie wie, że to jest nieprawidłowe. Można by to porównać do takiej słynnej piosenki, że wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie. Jest to trochę wesoła piosenka, ale tam puenta była taka, że on siedział w tym autobusie, wszyscy się z niego śmiali, bo miał liść na głowie i dopiero po dłuższym czasie ktoś się zlitował i powiedział mu, że ma liścia na głowie. I my czasami mamy taki liść na głowie, liść na podeszwie, liść na marynarce i wszyscy dookoła komentują: patrz, on ma liść na głowie. To jest grzech, to jest plotka. To jest godne potępienia. Wpierw podejdź do tego, co ma liść na głowie i powiedz mu, że ma liść na głowie. Niech on sobie go ściągnie i schowa. To jest objaw nienawiści nie powiedzieć komuś, że ma liść na głowie. Oczywiście parafrazując, bo chodzi tu oczywiście o napomnienie. Aby zanosić błagania. Co to jest błaganie? My nie jesteśmy nauczeni błagać. Jesteśmy często ludźmi, którzy dzięki polityce długich lat komunizmu mamy mniej więcej podobne statusy ekonomiczne. Każdy z nas ma mniej więcej za co przeżyć. Nie jest nauczony tego, że jak nie będzie błagał, to zginie z głodu, bo zasiłek się należy. Ale to jest bardzo mocno emocjonalne słowo. To jest takie słowo, że jeżeli nie wybłagasz, to zginiesz z głodu. Wyobraź sobie, że od 3 tygodni jesz tylko to, co wyżebrałeś. I średnio wyżebrałeś 1 lub 2 bułki dziennie i może jakiś znalazłeś w śmietniku niedopity jogurt. Błaganie to jest właśnie to, że teraz nagle się okazało, że nie ma
kto ci dać tej bułki i nie ma kto ci dać tego jogurtu czy czegokolwiek na ząb. Jak mocno byś prosił? To jest właśnie błaganie. I tak mamy błagać za wszystkich ludzi. Z takim ładunkiem emocjonalnym mamy błagać za wszystkich ludzi. Za wszystkich. Kolejny punkt modlitwy, czyli modlić się. My często tylko ograniczamy się do modlitwy. Modlimy się, to dobrze, bo jest powiedziane, żeby to robić. Ale jest powiedziane błagać. A jak Bóg odpowie, to dziękować. Kiedy dziękowaliśmy za tego lub tamtego brata? Że on jest w zgromadzeniu, ta lub tamta siostra. To jest bardzo częste, że my, jeśli mamy potrzebę, to jeszcze potrafimy się pomodlić. Błagać w ogóle nie umiemy. Prosić tak pół na pół. Ale jak już dostaniemy, to z dziękowaniem już jest w ogóle fatalnie. No jak, już się pomodliłem, to mi się należy, prawda? To po co będę dziękował? Taka postawa jest w starym człowieku. Już to, że został zmuszony do tego, żeby o coś poprosić, jest wielką łaską, jaką uczynił. To jeszcze mam dziękować? Takie mamy wewnętrzne nastawienie w starym człowieku. Brońmy się przed tym, żeby dopuszczać do głosu taką postawę. I tu jest powiedziane za wszystkich ludzi, również spośród tych ludzi, za królów, za wszystkich przełożonych. Po co? Bo może byśmy się modlili za wszystkich królów, ale za rządzących to już nie bardzo, bo rządzących to my zazwyczaj mamy w jakimś takim negatywnym świetle u siebie przedstawionych. To są ludzie, którzy od nas coś chcą. Przełożony coś chce. Nikt nie lubi szefa z pracy. Najchętniej chciałby mieć innego, ale jak spytasz jakiego, to za bardzo też nie wie, bo generalnie mamy w sobie wielkie podłoża anarchizmu. Najchętniej byśmy sami byli szefem, ale bez odpowiedzialności szefa. Czyli żebyśmy my rządzili, ale odpowiedzialność za to, żeby wszystko się odbywało we właściwym porządku, chcielibyśmy, żeby ktoś inny poniósł. A to się tak nie da. To jest komplet. I ci ludzie bardzo potrzebują naszej modlitwy. Dzisiaj królów w zasadzie nie ma w demokracji. Królem, suwerenem jest wyborca, który staje raz na 3-4 lata, 5 lat i wrzuca kartkę. I to jest rozmyte. Tu generalnie nie chodzi o to teraz, żebyśmy sobie szukali cesarza, króla, tylko zrozumieli generalną zasadę. Tym, którego mamy jako przełożonego, to mamy tego, kto wydaje nam jakieś polecenia i jest do tego uprawniony. Czyli jeżeli mamy władze skarbowe, no to będzie to przedstawiciel urzędu skarbowego. Jeżeli jest to jakaś władza związana z ruchem drogowym, no to to jest nasz przełożony w tym zakresie. Jeśli jest to jakiś klient, z którym podpisaliśmy umowę, to w zakresie tej umowy on jest naszym, jakby nie było, szefem. Zgodziliśmy się wykonać to, czego sobie zażyczył. I dopóki nie podpisaliśmy z nim umowy albo słownie się nie zgodziliśmy na dany kontrakt, to nie jest naszym przełożonym, ale od momentu, gdy się zgodziliśmy, takim przełożonym się staje. I mamy za tych wszystkich przełożonych w określonym celu zanosić błagania, modlitwy, prośby i dziękować za nich. Jaki to jest cel?
abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Sobie wyobraźmy, że mielibyśmy władze, które zmuszałyby nas do popełniania przestępstw. Czyli, że policjant by przychodził i pierwsze co żądałby, tak jak w niektórych krajach to jest, żebyśmy mu dali łapówkę. Inaczej po prostu zrobi coś złego. Idziemy do lekarza, pierwsze co koperta. Dziękujmy, że u nas tak nie jest. Dziękujmy, że nie żyjemy w kraju, gdzie jest tak wielka korupcja. Kraje takie jak Filipiny, Meksyk są wymieniane, nie wiem czy słusznie, jako reprezentanci takich krajów, czy Turcja, że po prostu najpierw trzeba dać łapówkę urzędnikowi, zanim się cokolwiek załatwi. Przecież to jest piękne, że u nas nie trzeba tego robić. Że jest właśnie możliwość życia w uczciwości. Że nasza władza pozwala nam uczciwie funkcjonować. Może jesteśmy przez to upośledzeni w niektórych sprawach, bo nie wykorzystujemy wykrzywionych ścieżek takich biznesowych, ale da się. Nie jest tak, że całkowicie wypadasz z rynku, jak nie dasz łapówki, jak to się słyszy o Rosji, czy o innych krajach, czy Ukraina. I teraz mamy za to dziękować, błagać, modlić się. I trzeci werset mówi, że te modlitwy, błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi są rzeczą dobrą i miłą. To jest bardzo ciekawe, bo my mamy ścigać tego, co jest miłe Panu. I tu jest powiedziane, że jedna z tych rzeczy miłych przed Bogiem jest właśnie ta czynność. Czyli błaganie, modlitwy, prośby i dziękczynienia za wszystkich ludzi, również za rządzących, również za przełożonych. I tu jest pokazany cel Boży. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest to zasada bardzo ważna, dlatego że są niektóre grupy religijne, które dosyć aktywne są, które twierdzą, że Bóg wybrał sobie niektórych ludzi do piekła i tym, choćbyś nie wiem, co robił, to on i tak pójdzie do piekła. A że rzekomo Bóg jest zainteresowany tylko tym, że właśnie ci, co są wybrani do piekła, to pójdą do piekła, a ci, co są wybrani do tego, żeby im głosić Ewangelię, jest to bardzo zła nauka, bo Pismo Święte całkowicie inaczej to przedstawia. Tu jest powiedziane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Bóg chce, bez żadnego wypominania, aby każdy usłyszał Ewangelię i żeby każdy mógł się nawrócić. Więc jak to jest, że nie wszyscy będą zbawieni? No więc również Bóg dał każdemu człowiekowi to, co jest tym, co upodabnia między innymi człowieka do Boga, bo Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże. I człowiek ma możliwość decydować. Bezcenny dar wolności. Ta wolność powoduje, że w tej wolności również człowiek może zrobić sobie krzywdę, odrzucając Boże drogi, odrzucając Boże zbawienie. Ale nie byłaby to wolność, gdyby nie zawierała w sobie również tej możliwości. Dlatego Bóg zaleca wszystkim, aby wszędzie wszyscy uznali się za grzeszników, aby wszędzie wszyscy pokutowali. Ale to zalecenie i to, że Bóg w dobroci prowadzi ludzi do upamiętania, to jest działanie Boże. A ludzką odpowiedzialnością jest, aby z tego zbawienia skorzystać. Bóg generalnie oczekuje, że każdy osobiście w swojej sprawie podejmie
tą decyzję uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. I piąty werset mówi: albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Nie ma innego pośrednika. Tylko Pan Jezus się nadawał. Doskonały człowiek, prawdziwy Bóg. Dokładnie ten, który może doskonale zrozumieć Boże myśli i Boże drogi, i ten, który jako doskonały człowiek mógł samego siebie złożyć jako okup za wszystkich. Znowu za wszystkich, nie za wybranych. Złożył siebie jako okup za wszystkich. Gdy czytamy w Mateusza 13 rozdział przypowieść o tym, że pewien człowiek znalazł skarb w roli. Potem wziął i sprzedał wszystko, co miał i kupił ten skarb? Nie. Nie tylko ten skarb. Kupił całą rolę i wydobył skarb. Ten skarb to są zbawieni. Ta rola to jest świat, bo chwilę później jest to wyjaśnione przez Pana Jezusa, że rola zaś to świat. Więc rola to jest świat i ten człowiek sprzedał wszystko, co miał, aby kupić oną rolę, aby kupić cały świat. Pan Jezus posiada podwójne prawo do każdego człowieka. Po pierwsze jako stworzyciel, po drugie jako ten, który odkupił każdego człowieka. Dlatego o fałszywych nauczycielach jest powiedziane, że zapierają się Pana, który ich odkupił. To nie znaczy, że ci fałszywi nauczyciele są zbawieni. Nie, oni odrzucają zbawienie, fałszywe nauki rozprzestrzeniają, idą do piekła, ale Pan ich odkupił. Od strony Bożej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mogli przyjść do Boga i pojednać się z Bogiem. Ale przez to, że hołdują swoim urojeniom i fałszywym naukom, nie przychodzą. Wolą rozpowszechniać fałszywe wieści. I na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Teraz jest czas łaski. Teraz jest czas przyjemny. Będzie moment taki na ziemi, kiedy to nie będzie w ogóle zwiastowane, gdy Kościół zostanie zabrany z ziemi i już będzie tutaj na ziemi tylko i wyłącznie ciemność wynikająca z tego, że nie będzie ani jednego wierzącego, z wyjątkiem dwóch świadków stojących na podwórcu świątyni. Już wtedy nie będzie głoszona ta Ewangelia w ten sposób. Tam, gdy patrzymy w tym okresie, ta Ewangelia, oczywiście ona jest oparta o doskonałe dzieło Pana Jezusa, ale koncentruje się na tym, żeby oddać Bogu chwałę. Nie jest koncentracja na tym, że Pan Jezus złożył siebie jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Prawdę mówię, nie kłamię. Nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Paweł podkreśla tutaj, że jest nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. W Biblii mamy trzy grupy. Pogan, czyli nie Żydów. Po drugie, naród wybrany, czyli Żydów, Izrael i Juda. I po trzecie, Kościół Boży. On tutaj siebie przedstawia jako tego, który został posłany do tej nieżydowskiej grupy ludzi niewierzących, aby przedstawiać im właśnie Ewangelię. Aby przedstawiać im to, że Chrystus został złożony w ofierze, bo jest powiedziane, że sam siebie Pan Jezus złożył jako okup za wszystkich. Tu jest wyraźnie też wskazane, że to była własna wola Pana Jezusa, sam siebie złożył. To, że ludzie uczestniczyli w tym haniebnym zamordowaniu Pana Jezusa,
To było tło tego, że w rzeczywistości Pan Jezus sam siebie złożył jako okup za wszystkich. Sam sprzedał wszystko, co miał, aby kupić oną rolę. I następnie w 8 wersecie Paweł zwraca uwagę, że chce, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i swarów. Tutaj mamy podkreślone to, co już na samym początku było powiedziane, żebyśmy ciche i spokojne życie wiedli. Cisza i spokój. Cisza i spokój. I tak samo te modlitwy mają być bez swarów, bez kłótni, bez gniewu, z czystymi rękami. Tutaj jest taki idiom, który... Idiom to jest tego typu określenie, które gdy przetłumaczymy je dosłownie, to znaczy wszystko inne, tylko nie to, co dosłownie by oznaczało, gdybyśmy literalnie trzymali się słów. Wznosząc czyste ręce, na przykład w niektórych przekładach jest po prostu albo wskazane, że chodzi o to, że tutaj te ręce nie mają na sobie śladów krwi, przelewu, albo generalnie, że chodzi o to, że te ręce są niesplamione grzechami lub w ogóle pominięte są ręce. Na przykład w zielonym przekładzie takim współczesnym w ogóle nie ma o tym mowy. Jest mowa, że mężczyźni mają się modlić na każdym miejscu, po prostu nie będąc zaangażowanymi w różne przepychanki. Jest to właśnie tego typu sformułowanie. Nie chodzi tutaj o fizyczne podnoszenie rąk, bo niektórzy biorą to literalnie i nawet Max Bileter kiedyś, jak rozważał ten fragment, powiedział, że w zasadzie byłoby nawet fajnie, gdyby bracia byli zobowiązani podnosić ręce do góry, zwłaszcza ci, którzy mają zapędy do zbyt długiego modlenia się. I to wtedy być może byłoby wskazane, żeby ich w ten sposób zachęcić do skracania modlitw. Ale to było oczywiście powiedziane w sensie anegdotycznym. Oczywiście podnoszenie rąk kojarzy nam się z sytuacją, gdy była walka, gdzie Mojżesz miał ręce wzniesione i dopóki miał wzniesione, to przewagę miał Izrael. I wtedy dwaj pomocnicy Mojżesza podtrzymywali mu jego ręce. Mojżesza lub Jozuego. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że bardziej Mojżesza. Więc generalnie chodzi o to, że niektórzy chcą w ten sposób nawiązać. Nie jest to duży problem, o ile nie zrobi się z tego rytualizmu. Czyli, że no, nie mogę podnieść rąk, to nie mogę się modlić. Nie, nie o to chodzi. Tu nie chodzi o rytuał, tylko tu chodzi o czystość intencji modlącego się. Żeby nie był zaangażowany w spory. Gdy Pan Jezus mówił, że jeśli chcesz złożyć na ołtarzu ofiarę, to idź najpierw, pojednaj się z przeciwnikiem swoim. Dopiero wtedy ta ofiara zostanie przyjęta. Do męża jest powiedziane, żeby dbał o potrzeby żony, aby jego modlitwy nie napotkały na przeszkody. Czyli jeśli jest skłócony z żoną, to najpierw niech się pogodzi z żoną, zanim będzie się modlił. Więc tutaj stąd jest ważne, bez gniewu, bez kłótni, bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, występować, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów, ani w złoto, ani perły, czy kosztowne szaty. Pierwszy Piotra jest tutaj podany jako odnośnik, trzeci rozdział, który wskazuje, co ma miłą ozdobę w oczach Bożych. To jest pierwszy Piotra, trzeci rozdział. Od 3 do 5. Ozdobą to są słowa kierowane do żon,
Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty. I tutaj jest wskazane, co ma być ozdobą. Ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom, tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Czyli tutaj widzimy, że przeszkodą w tym, żeby tę ozdobę przed Bogiem mieć, jest strach, bo mają siostry nie dać się niczym nastraszyć. To jest presja świata, który straszy siostry, który próbuje przestraszyć. A co będzie, jak umrze twój mąż? Czy poradzisz sobie? A co będzie, jak nie założysz takiej sukienki? Co powie sąsiadka? A co będzie, jak nie odpyskujesz mężowi i usłyszy sąsiad? Pomyśli, że jesteś cienka w uszach. I tak dalej. Stracisz twarz. Więc tutaj jest powiedziane, że mają się siostry nie dać nastraszyć. Mają mieć tego ducha łagodnego, bo to jest odwaga, mieć łagodnego i cichego ducha. Dzisiaj raczej jesteśmy nauczeni, że łagodny język nie łamie kości, jak mówi Słowo Boże, tylko że łagodny język należy do frajerów. Ale Słowo Boże mówi, że łagodny język łamie kości. I łagodna i cicha siostra osiągnie więcej niż taka, która próbuje to presją wywołać na otoczeniu czy na mężu. I tutaj widzimy, że nazywała Panem. Kiedy nazywała Panem? Jak patrzymy w Starym Testamencie, to nie było nigdzie powiedziane, że Sara mówiła do Abrahama: Panie to, Panie tamto, tylko gdy rozważała w sercu, mówiła sobie: mój Pan jest stary. I to jest właśnie to, że to nie chodzi o to, żeby zewnętrznie ta siostra mówiła o swoim mężu, że jest taki wspaniały, cudowny, a w sercu myślała inaczej. To w sercu ma być ten taki cichy i łagodny klejnot i widzi go Bóg. Nie widzi go człowiek. I dalej. Widzimy, że ta ozdoba właśnie ma być ten cichy i łagodny duch. Jest to coś, co widzi Bóg i jemu się to podoba. 10. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Dobre uczynki są tu wymienione jako forma ozdoby. Oczywiście dobre uczynki u braci, u mężów również są ozdobą. Tu akurat jest położony akcent na tym, żeby doprowadzić do 15 wersetu, czyli to jest wyjaśnienie pod kątem 15 wersetu, gdzie jest kulminacja tej myśli. Kobieta niech się uczy w cichości i pełnej uległości. Bardzo często jest problem z tym wersetem wśród ludzi, którzy starają się porównywać to, mówiąc, że teraz w Chrystusie nie ma mężczyzny, nie ma kobiety, nie ma Żyda, nie ma Greka, lecz wszyscy jedno jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Tylko że jest powiedziane, w odnowieniu tym nie ma kobiety ani mężczyzny. Więc musimy pamiętać, że my mamy w sobie stare ciało, i ciało mężczyzny jest ciałem mężczyzny. Ciało kobiety jest ciałem kobiety. A duch i dusza są odnowione. I tutaj należą one już w momencie nowego narodzenia do nowego stworzenia. Ale ciało należy do starego stworzenia. Tak długo jak w tym ciele chodzimy, to reguły z tego pierwszego stworzenia są takie same dla wszystkich. Jest mężczyzna, jest kobieta.
I to, co należy do kobiecości, jest kobiece, a to, co należy do męskości, jest męskie. I dalej. Słowo Boże mówi tutaj coś, co teraz jest bardzo często podważane w 12 wersecie. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I to, co wspomniałem na samym początku, że każdy z nas dzisiaj jest bardzo dobrze wykształcony. I to jest trochę wstyd dla nas mężczyzn, ale wzór pilnej uczennicy jest znacznie popularniejszy niż wzór pilnego ucznia. Mężczyźni co do zasady uczą się gorzej. Często zaniedbują to już w podstawówce, liceum. Sam pamiętam, że nikt by mnie nie zmusił, żebym poszedł na studia. Jak tylko piosenka o tym, że jest oddaj krajowi to, co się należy, czyli idź do wojska. I długa szkoła jest ta, która jest taka, żeby zdobyć wykształcenie, a w wojsku jest krótka szkoła, ale zabawy jest dosyć dużo. I tylko to, że znałem to tylko z negatywnej strony, jako syn mojej mamy, która była telegrafistką w wojsku, to znałem to wojsko od małego i widziałem tą taką niesprawiedliwość od tej najgorszej możliwej strony, to mnie to tak zmotywowało, że nie chciałem się w żaden sposób dostać pod rozkazy tych ludzi, których znałem od małego. I tylko to mnie zmusiło do nauki. I teraz mamy problem w tym czasie, polegający na tym, że wiele sióstr jest dużo lepiej wykształconych niż mężczyźni. Mają bardzo dużą wiedzę i wręcz pojawia się głos, że jak możemy taki potencjał marnować, jaki jest w siostrach. To jest grzech przeciwko temu darowi, jaki każdy ma. Ale to nie o to chodzi. To prawda, że nie jedna siostra potrafi to kazanie, które dzisiaj mówię, powiedzieć 5 razy lepiej niż ja. To w ogóle nie o to chodzi. Tu nie chodzi też o to, że jest taka niechęć u mężczyzn, żeby słuchać kobiet, bo to jest cielesna niechęć i nie o to chodzi. Chodzi o to, że reguły ustala Bóg, a On ustalił, że to mężczyzna ma mówić kazanie. Mężczyźni są na tyle z natury leniwi, że gdyby mogły mówić kobiety i mężczyźni kazania, to nigdy mężczyzna nie stanąłby za kazalnicą. Tacy jesteśmy. Tylko to, że jako mężczyźni jesteśmy zobligowani stawać za kazalnicą, powoduje, że coś przygotowujemy. To widać w przypadku już Adama. To nie jest wymyślone. On był tam bierny. Kobieta przejęła pierwsze skrzypce. I tak by było, gdyby i mężczyźni, i kobiety mówili kazania. Faceci w ogóle by ani się nie zajmowali dziećmi, ani by nie mówili kazań, mówiłyby siostry. Więc to jest moja obserwacja, ale nie ma ona nic do rzeczy. Do rzeczy ma to, że Słowo Boże mówi, nie pozwalam kobiecie nauczać. Nie pozwala kobiecie nauczać. I jest też powiedziane w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdział, że kobieta ma milczeć w zgromadzeniu. Czyli podwójnie. Z jednej strony nie ma nauczać, po drugie ma milczeć. Jak i zakon mówi oczywiście. A zakon mówił, że siostry razem z ludem mówiły amen i siostry razem z ludem śpiewały. Czyli jeżeli jest podana pieśń, to siostry razem ze zgromadzeniem śpiewają i jak jest powiedziana modlitwa, to siostry razem ze zgromadzeniem mówią amen. Natomiast to wynoszenie nad męża
tutaj jest przede wszystkim nad rodzaj męski, czyli generalnie co do zasady mężczyzny, ale w pierwszym rzędzie własnego męża, czyli takiego, którego ma jako swojego współmałżonka. Więc tutaj jest to bardzo ważne, żeby ta dyscyplina w siostrze była taka, żeby ona nie wynosiła się nad męża. Nie dawała się ponieść temu, że czasami mając lepsze rozeznanie w sprawie, musi słuchać męża. Żony, bądźcie posłuszne mężom swoim. Z tego, co pamiętam, tam jest takie słowo idiokratik, czy coś takiego, które wskazuje, że ma to wspólny rdzeń. Jeden kaznodzieja to wytłumaczył tak, że na polski by to przetłumaczył: żony, bądźcie posłuszne swoim idiotycznym mężom. Oczywiście on to przejaskrawił, ale chodzi o to, że faktycznie czasami jak się nas słucha, to chciałoby się zawołać do Pana z błaganiem, z dziękczynieniem, z modlitwami i prośbami, żeby Pan Jezus darował więcej mądrości temu mężowi. I wracamy do pierwszego wersetu. Siostry, zanoście błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za swojego pierwszego przełożonego, czyli męża. I dalej. Bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. Więc nie jest to jakaś lokalna rzecz, bo Paweł odnosi to do stworzenia. Gdyby to była jakaś lokalna sprawa, to nie byłoby 13 wersetu i 14. Ale widać, że ona jest właśnie fundamentalnie związana z aktem stworzenia, pierwszego stworzenia, czyli Adam i Ewa. Jest tu wymieniony jako ten punkt. Więc gdyby to był jakiś lokalizm, czyli tam, gdzie Tymoteusz służy, że kobiety i tak dalej, czytam niekiedy takie komentarze różne odwołujące, że niby tam tradycyjnie było tak i tak dalej, kultura się zmieniła i teraz jest to inaczej. Nie, nie ma takiej możliwości, bo 13 i 14 cofa nas aż do momentu stworzenia i wskazuje na to, że jest to kwestia fundamentalna, zależna od tego, kim jesteśmy stworzeni w starym stworzeniu. Mężczyzna i kobieta, Adam i Ewa. 15 werset. I jest powiedziane, że dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Jest to dosyć często nadużywany fragment, dlatego że niektórzy próbują udowodnić, że zbawienie kobiety w sensie pójścia do nieba jest uzależnione od tego, czy będzie rodzić dzieci. Jest to fałszywy pogląd. Nie o to chodzi. Zbawienie ma różne znaczenia. Chodzi o zachowanie od tych właśnie kwestii, które tworzą pewnego rodzaju zagrożenia dla integralności kobiety i rodziny. I tutaj widzimy jednoznacznie, że rolą kobiety, która ma być ochroniona przed tymi negatywnymi działaniami diabelskimi, czyli tutaj jeśli popatrzymy na 13, 14 werset jako tło, to kobieta, która ma być ochroniona przed tym zwiedzeniem, czyli kobieta, która ma być ochroniona przed popadnięciem w grzech, w który popadła Ewa, to kobieta taka po prostu będzie ochroniona przed tym, jeżeli będzie realizować się w okręgu rodzinnym. Czyli będzie mamą wychowującą dzieci. Jeśli będzie te dzieci wychowywać w wierze, i w miłości, i świątobliwości, i w skromności. W zasadzie każde z tych
słów jest dzisiaj bardzo niemodne. Skromność. Skromność ma być tym takim elementem okalającym to domowe gniazdo. Świętobliwość. Dobra matka nie chce, żeby jej dzieci były skromnie ubrane. Raczej chciałaby pokazać, jak bardzo je kocha i ile jest w stanie im dobrego dać. Ale tu jest powiedziane, że to ma być skromności. Świętobliwości. I w miłości, i w wierze. Więc tutaj bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, że tak jak mężczyzna został przedstawiony tutaj jako ten, który na zewnątrz, na każdym miejscu ma się modlić, tak kobieta ma tą rolę wewnątrz domu. Wewnątrz, nie mówię domu w sensie budynku, tylko wewnątrz ogniska domowego. I tutaj będzie ta jej rola właściwie realizowana, gdy będzie uczyła swoje dzieci posłuszeństwa Słowu Bożemu, gdy ta wiara, która tu jest wymieniona, czyli będzie po prostu ufności do Boga uczyć i będzie w miłości to realizować, a nie w jakimś terrorze i będzie dążyła do tego, żeby te dzieci w świątobliwości i skromności realizowały to, czego zostały nauczone. Nie są to jakieś cele, które ten świat ceni. To są rzeczy, które ten świat ma w pogardzie. I dlatego łatwo jest dać się zastraszyć, bo świat powie, zmarnowałaś życie, realizując posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Coś ty zrobiła ze swoim życiem, poświęciłaś je dzieciom i uczyłaś je wiary, miłości, świątobliwości i skromności. Same cechy, które dziś są w głębokiej pogardzie w tym świecie. Ale my mamy ten przywilej, że my patrzymy dalej. Gdy ten świat się skończy, te właśnie cechy, skromność, świętobliwość, miłość i wiara będą tym, co nas przygotowuje do nowego świata. I można powiedzieć, że to, gdzie mamy cel, ma potem znaczenie dla tego, jak oceniamy rzeczywistość. Więc trzymajmy się Słowa Bożego jako wyznacznika, nie patrząc na to, co mówi dookoła świat. Thank you.